Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie i dzisiaj zajmiemy się wykonaniem takiego smoka, głowy smoka z żywicy. Pokażę Wam na końcu w zbliżeniach jak to wyszło, bo wyszło bardzo dobrze. A teraz historia i cały proces powstawania tej głowy. Przede wszystkim robię to dla znajomego, poprosił mnie o wydruk, wie, że tą drukarkę na żywicę światło utwardzalną posiadamy, więc mówię, nie ma problemu, wydrukuję i przysłał mi taki oto model. Jak widzicie, skomplikowany model. On jest w tym momencie powiększony. Wydaje mi się, że jest powiększony, czy powinien być taki. Chyba, że ja już go wcześniej powiększałem. W każdym razie widzicie, głowa jest taka. Rozmiar tutaj nie ma znaczenia. W każdym razie wydrukowanie takiego modelu byłoby naprawdę problematyczne z normalnego filamentu przy tych drukarkach tradycyjnych. Jest tutaj sporo tych wiszących elementów, które no i samo skomplikowanie obiektu no jest nieźle zrobione. Ktoś musiał w ZBrush pewnie dodawać te wszystkie detale. No i tak on wygląda. No i oczywiście z Simplify 3D nie będę mógł wypuścić tego na drukarkę, ponieważ nie ma tutaj podpór. Więc zacząłem szukać rozwiązania, które pozwoli mi te podpory stworzyć w miarę automatycznie, żeby nie musiał się z tym bawić osobiście i każdą podporę dociągać do jakiegoś wiszącego elementu. I natrafiłem na aplikację, do której link Wam również dam w opisie. Chi2Box, ja mam akurat tutaj V150. I po wczytaniu do tej aplikacji wygląda to następująco. Co możemy teraz zrobić? Przechodzimy tutaj do... Czekajcie, żebym... A właśnie, przechodzimy tutaj do budowania podpór. I opcji tutaj jest całkiem sporo, nie kombinuję, nie będę tutaj tego modyfikował, w każdym razie bierzemy, podpinamy wszystko, dajemy wszystkie, no i aplikacja sobie poradzi, chwilę to potrwa, no i proszę bardzo, nasze podpory są podociągane do wszystkich tych newralgicznych miejsc. Są. Pach. Oczywiście one będą cieniutkie, więc tego filamentu tutaj jakoś bardzo dużo nie pójdzie. I zostaje nam, słuchajcie, zapisanie tego pliku jako STL. On doda to do obiektu. I przechodzimy do kolejnej aplikacji. Aplikacja nazywa się od nazwy producenta, czyli Flying Bear Slicer. Tutaj mam wersję 1.0.11. Wczytujemy nasz STL wygenerowany przez ten program poprzedni. I teraz już to wygląda następująco. I tutaj praktycznie jest już tylko konfiguracja opcji druku. Również nic nie będę kombinował, dajemy potnij. Tutaj oczywiście musicie się uzbroić w cierpliwość, chwilę to trwa. Pocięty plik z rozszerzeniem FBS przerzucamy w mojej drukarce przez Wi-Fi, poprzez FTP, wprost na drukarkę i tyle. I później już czynności możemy zrobić na drukarce. Dobra, skończył, 100% jest zrobione. Slicing preview i tutaj, przepraszam, tutaj mamy slicing preview, wchodzimy sobie w te pliki FBS, i mamy tak wyglądające warstwy, czyli tutaj mamy tą warstwę pierwszą, podpory i jedziemy dalej. Tutaj widzicie też konstrukcja tych podpór na początku i te białe plamy, które już są. To będzie maska,
przez którą będzie świecić światło UV w samej drukarce. Czyli tak wygląda proces. Myślę, że ułatwiłem Wam tutaj, szczególnie z oprogramowaniem od podpór, czyli krokiem kolejnym jest przesłanie tego pliku na Flying Bear Shine. Zapuszczamy druk, oczywiście sprawdzając, czy nam nie zabraknie na przykład żywicy w czasie druku. Trzeba mieć to na uwadze. I ja tutaj od razu pokazuję Wam ten wydruk. Oczywiście jest on później umyty w myjce ultradźwiękowej. Następnie jest utwardzony światłem UV. Możecie to wystawić na słońce. Możecie użyć właśnie, tak jak ja mam, taką utwardzarkę do naświetlarkę z diodami UV do utwardzania paznokci. I dla kobiet, nie? Jak ktoś maluje. I później oczywiście jeszcze czyszczenie z tych podpór i efekt finalny. O, tutaj jeszcze widzę jakąś podporę. Jeszcze tutaj. Ale efekt finalny myślę, że naprawdę rozwala. Nigdy nie byłbym w stanie uzyskać takiego efektu na drukarce tego typu. Ale też tutaj zobaczcie, że to ma dwa kolory, ponieważ drukowało się to w ten sposób, tak? To było przyczepione. I początkowe warstwy były z tej żółtej, takiej bursztynowej żywicy, a później dolałem jeszcze żywicy szarej. Nie było problemu, nie ma żadnej tutaj, nie ma śladu łączenia tych warstw, powiedzmy. I również ten obiekt będzie malowany, więc nie ma praktycznie znaczenia dla tego mojego kumpla, jaki to ma kolor. Będzie model całkowicie zrobiony. Będzie całkowicie pomalowany. No i teraz myślę, że moment, na który bardzo czekaliście, czyli jak ten model wygląda w rzeczywistości. Wyszedł naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Efekt oczywiście nie do uzyskania przy druku przyrostowym. Rewelacja, nie? Ja za chwilę puszczam jeszcze jeden wydruk. Postanowiłem wydrukować jeszcze dla siebie ten model, bo jest on naprawdę niesamowity. I na tym zakończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że choć kilka informacji, które tutaj Wam przekazałem, komuś się przydadzą. Dziękuję za lajki, subskrypcje. Wciśnijcie ten dzwoneczek, będziecie mieli powiadomienia o każdym kolejnym materiale od nas. Do zobaczenia. Cześć!